Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 16 w Fortnite ujawniło nam trzeci i już ostatni zwiastun ich kolaboracji z Marvelem. Z wiadomości w grze możemy się dowiedzieć, że 25 kwietnia na pole walki zawita także sprzęt Ironmana. Na zdjęciu widać, jak As przestworzy ma wyekwipowane rękawice samego Ironmana. Takie cudeńka na pewno będą nam służyć do latania, tak samo jak to robi Iron Man, gdy ma okazję pojawić się w filmie. Sposób działania będzie pewnie można porównać do jetpacka, ale w tym przypadku mielibyśmy o wiele dłuższy czas lotu i będziemy mogli się szybciej i wyżej wznosić. Do tej mieszanki jeszcze możemy dodać znakomitą mobilność. Poza tym rękawice Ironmana powinny mieć jakąś opcję ataku, na przykład laser. Albo rakiety. Albo to i to. Ten gadżet, jak i te poprzednie, będą w oddzielnym trybie, który wyjdzie już jutro, 25 kwietnia, około 15. Wygląda na to, że nie doczekamy się rękawic nieskończoności, ale to rozgrywka będzie jeszcze lepsza niż rok temu, ponieważ na polu walki będą w sumie trzy superowe narzędzia. Już odbiegając od tego tematu, to na Reddicie jeden z pracowników Epic Games dał znać, że planują oni dodać nowy tryb 1-1, w którym to bylibyśmy rzucani na jakiś mały obszar mapy, aby zawalczyć z losowo dobranym przeciwnikiem 1-1. Nie poznaliśmy jeszcze daty wyjścia tego trybu, ani innych szczegółów, ale możemy się tego spodziewać. Taki tryb mógł wejść już w ten wtorek, w tej większej aktualizacji. Jak już poruszyliśmy temat wyspy, to nie mogę nie wspomnieć o tym, że wczoraj wieczorem wszystkie trzy lasery, które pojawiły się na mapie, w końcu skupiły się na latającej runie. I tak, w zalewie zdobyczy naładowana runa następnie wylądowała na swoim miejscu. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. Po tym wydarzeniu dym, który wydostawał się z wulkanu, stał się jeszcze gęstszy i jeszcze gorętszy. Już dzisiaj o 18, najpóźniej jutro o 18 na mapie, powinna zostać aktywowana następna runa i z tym kolejny event, który będzie wymagał uczestnictwa jak największej ilości graczy z całego świata. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.